Cześć! Dzisiaj przedstawimy Wam doświadczenie zwęglania cukru. Do doświadczenia potrzebny nam jest cukier, kwas siarkowy 6 oraz zlewki, łyżeczka i bagietka. Teraz do pierwszej zlewki wsypujemy cukier, a do drugiej kwas siarkowy 6. Wlewamy kwas siarkowy do cukru. Mieszamy bagietką. Jak widać, na efekt nie musimy długo czekać. Jak widać, zmienił się kolor z białego na żółty, brązowy i czarny. Unosi się dym oraz wydziela się charakterystyczny zapach. To koniec na dzisiaj. Cześć.